Jestem w miłym towarzystwie, bardzo fortunnym dla mnie, bo pani, której na imię Małgorzata, jest pracownikiem banku. Odpowiedzialnym pracownikiem dużego banku. A ja mam problem, proszę pani. Mój problem, przepraszam, że wobec kobiety o tym mówię, ale to jest takie dyskretne grono i mam nadzieję, że sytuacja będzie dyskretna. Mój problem to cienki portfel. Nie tylko mój, jak się domyślam. Podobno Fenicjanie wymyślili za mało tych pieniędzy. Mam w portfelu 20 dolarów. To aż wstyd się do tego przyznać. Chociaż kiedyś 20 dolarów to była średnia pensja krajowa w Polsce. Oczywiście panowały przeliczniki. Ale te czasy już dawno minęły i za 20 dolarów dzisiaj nie można sobie pozwolić nawet na skromną kolację. Ale ponieważ pani Małgorzata pracuje w banku, to ja ten fakt wykorzystam. Otóż proszę pani, proszę mi powiedzieć, co jest potrzebne do tego, w ogóle, czy żeby pracować w banku, to trzeba kochać pieniądze? Każdy lubi pieniądze. No tak, widać, że ja też. A mam nadzieję, że pani może troszeczkę mi pomóc. Oczywiście rzecz traktujemy symbolicznie. Mój portfel będzie lokatą kapitału, a to będzie kapitał startowy, 10 dolarów, no dlatego mówię symbolicznie. Lokujemy 10 dolarów jakiejś dobrej inwestycji i czego potrzeba człowiekowi, żeby skutecznie poruszał się w obszarze finansów? Wykształcenia na pewno, to na pewno pomaga, prawda? Również inteligencja nie utrudnia życia. To mamy. Jak nie mam, przepraszam, że czytam z twarzy, ale... Natomiast jest jeszcze jeden czynnik, bez którego sukces nie będzie możliwy. Tym czynnikiem to szczęście. Można mieć wszystko. Jak się nie ma szczęścia, nie będzie się miało pieniędzy również. Ja mam 10 dolarów. Pstryknę symbolicznie moim symbolicznym szczęściem w ten portfel i o to samo poproszę panią. O. Jak dobrze się złożyło, proszę sobie wyobrazić, że 10 dolarów zamieniło się w 100. Skoro tak dobrze idzie, to ja poproszę panią jeszcze raz o taką samą pomoc. 10 dolarów lokujemy w dobrą inwestycję. Pyk. I mamy niebywały zysk. To, że państwo widzą 10 dolarów, to nic nie szkodzi. Banknoty mogą się zmultiplikować w ten sposób. 10 razy 10 to jest 100 i 100 to jest 200. Przy kapitale startowym 20, zysk 2000%, 2 minuty. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Całkiem nieźle.